wracam do was wypoczęta po urlopie, pełna energii, z nowymi pomysłami. Dawno nie nagrywałam dla Was żadnego filmiku, dlatego też opowiem Wam w seriach odcinkowych kilka ciekawostek, tym razem na temat remontu. Jeżeli nas obserwujecie, to wiecie doskonale, że zajmujemy się nie tylko inwestycjami w stanie deweloperskim, ale także remontami domów i mieszkań. Mamy takich inwestycji dość sporo, dlatego dzisiejszy filmik będzie o cytynowaniu podłóg drewnianych. A więc, pierwsze pytanie, co to jest? Cytynowanie parkietu polega na usunięciu z niego wierzchniej warstwy, co pozwala pozbyć się nieestetycznych zarysowań i przetarć. Ten rodzaj renowacji jest przeznaczony właśnie do podłóg drewnianych, a można go powstawiać co około 10-20 lat. Oczywiście możecie cytynować swoją podłogę po 2 latach, ale myślę, że na kilku rysek nie trzeba podejmować tak spory czas. Pamiętajcie, cytynowanie ma swój limit. Po wielokrotnej renowacji podłoga staje się zbyt cienka, żeby ponownie ją naprawić. Po cytynowaniu i odpyleniu parkietu należy pokryć ją lakierem bądź olejem dopasowanym do Waszych potrzeb. Doświadczony wykonawca na pewno pomoże Wam w wyborze tego preparatu. Ile kosztuje takie cytynowanie i czy nie lepiej wymienić podłogę na nową? Cena cytynowania parkietu jest oczywiście uzależniona od wybranego profesjonalisty oraz materiałów. Ja mogę Wam jedynie przedstawić widełki cenowe na podstawie cen moich wykonawców. Koszty te wahają się pomiędzy 80 a 100 tysięcy złotych z metra powierzchni cytynowanej. Ta cena uzależniona jest od rodzaju podłogi, to w jakim jest stanie oraz preparatu zabezpieczającego, czyli jaki lakier i jaki film. Czy warto cytynować? Osobiście wolałabym zostawić swoją podłogę drewnianą odświeżyć. Jeżeli chcecie zmienić jej odcień, bardziej zielony lub ciemniejszy, oczywiście jest to do zrobienia. No chyba, że mamy podłogę typu merbo, to tutaj raczej nie podzielamy mocnej zmiany. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda proces cytynowania, to zapraszam do obejrzenia kilku relacji i zdjęć z naszej budowy.